Często przechodzimy obok nich obojętnie, mijamy jadąc samochodem, tymczasem ich stare, często zniszczone już mury są świadectwem wiary, nadziei i głębokiej miłości do Boga. Czasem także bohaterstwa Polaków. Trzeba się cieszyć, że przydrożne kapliczki z okolic Przeworska na pewno nie zostaną zapomniane. Zadbali o to pasjonaci, którzy chcą poznawać ich historię. Te kapliczka na Kopcu Tatarskim postawiona w podzięce za zwycięską walkę z wojskami turecko-tatarskimi, które niegdyś oblegały Przeworsk. Na początku kapliczka miała wspaniałą figurę Chrystusa Frasobliwego, ale w latach 50. XX wieku figura zaginęła, a w zamian pojawiła się tania, odpustowa imitacja. O historii tego miejsca godzinami może opowiadać Joasia, która zna też wszystkie inne przeworskie kapliczki. W kapliczkach można znaleźć inną historię miasta, historię ludzi, którzy żyli. Nie jest to taka historia dat, tylko coś żywego, coś co żyje i co może pasjonować. W okolicach Przeworska jest około 60 kapliczek. Jedne przykuwają uwagę swoją wielkością i rozmachem, inne zachwycają prostotą, a każda kryje w sobie niezwykłą historię. Najciekawsze są kapliczki, które dotyczą właśnie ludzi. Są to kapliczki, kiedy tragedie ludzkie splatają się z nadzieją, że budowa kapliczki, ta wiara w Boga i to, że jeżeli ludzie postawią taki hołd Bogu w ten sposób, wyrażą swoją wiarę, to im pomoże. Miłością do kapliczek zaraził Joasię pan Mariusz, który już kilka lat temu swoje odkrycia uwiecznił na zdjęciach. Ma ich cały album. Kapliczki dają nam poczucie, że ludzie jednak ufają Bogu. I powstają nowe kapliczki. Tych kapliczek jest niewiele, ale powstają. Ludzie stawiają teraz kapliczki nie pod wpływem ważnych, historycznych wydarzeń, lecz w podzięce za swoje codzienne, zwykłe osiągnięcia. Te kapliczki gospodarze postawili po tym, jak udało im się wreszcie wybudować dom.